ze Szczecina do Londynu i dalej do San Francisco, aby wykorzystać siłę technologii i pomóc setkom milionów ludzi. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Nasza gościni budowała startupy od zawsze. Sukcesem okazała się firma oferująca ciekawe pakiety zakupowe, ale wciąż czegoś brakowało, więc mimo dużego powodzenia projektu zamknęła ten startup, bo mierzy wyżej. Pracowała ze startupami zawsze blisko CEO. Fashion Tech, FinTech, MedTech, Automotive. Pojawił się WeWork, budowanie startupu z pozycji globalnej, Hypergrowth i reszta jest historią. Ewa Galant jest CEO Hashiona. To aplikacja pomagająca osobom z chorobą Hashimoto. O prawdziwej jeździe bez trzymanki w budowaniu startupu i o tym, dlaczego startupy miejscami osiągają ogromne wyceny. Zdradzimy, że nie chodzi tutaj tylko o miłość do pieniądza. Jeśli chcesz wzmocnić firmę z pomocą AI, zbudować aplikację mobilną lub webową, wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jak możemy Ci pomóc. Dzień dobry, to jest Escola Mobile Life. Dzisiaj mam wyjątkową gościnę, Ewę Galant, founderkę i CEO Hashiona App. Cześć, Ewa. Cześć, Krzysztof. Cześć wszystkim. Bardzo miło mi tutaj Ciebie. Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, zapytam Cię, jak za starych czasów, skąd nadajesz? Nadaję z West Coast, z San Francisco, a tak naprawdę z Silicon Valley, więc tutaj na razie przybywam. No i powiedz, co tam robisz? Co tam cię wygnało? To już powietrze w Polsce słabe, czy co? Zawsze na to pytanie odpowiadam, że wyjechałam ze słońcem, wiesz, ale to jest takie trochę słabe, bo jak przyjechałam, to przez 6 tygodni padało, ale tak non-stop padało. Nie? Amerykanie mówią, nie było takiej zimy tutaj od 25 lat. Także ja mam zawsze takie szczęście. Nie, no wiesz co, wyjechałam po to, żeby rozwijać dalej Hashiona. Mamy tutaj jednego inwestora, więc mamy jakiś punkt zaczepienia. Tak naprawdę nadaję do ciebie z Draper House. Mam tutaj taką książeczkę z Draper House w San Mateo. Więc mamy gdzieś tam jakiś punkt zaczepienia i próbujemy tutaj stąd, że tak powiem, pozyskać dalsze rundy finansowania, zbudować sobie network i dalej rozwijać Hashiona na tym. Czyli podzielasz los wielu gości Escola Mobile i fantastycznych founderów, którzy stwierdzili bardzo słusznie, że rynek jest globalny, czyli przede wszystkim amerykański, że tam są najlepsze fundusze. Mieliśmy Łukasza Dekę z Growbotsów, który też ma 90 parę procent klientów ze Stanów. Wszyscy znamy historię Stefana Batorego, który też właściwie tam pomieszkuje / mieszka. Pewnie jeszcze kilku byś tam wymieniła. Od zawsze. Tak, wiesz co, w zasadzie to fajnie, że o tym wspominasz, bo Stefan był jedną z takich osób, która mi powiedziała już chyba rok temu, czy dwa lata temu, jak zakładałam Hashionę. Stefan powiedział wówczas, jedź tak szybko, jak możesz. Nie? Czym szybciej, tym lepiej. Czym wcześniejszy etap, tym lepiej. No trochę mi to tam gdzieś zajęło, bo różne perypetie były po drodze, ale w końcu się, że tak powiem, udało. Nie wiem, czy zostanę. Mam taką nadzieję, że uda się zostać. Natomiast no, zdecydowanie rynek amerykański jest największy. Tutaj nie ma co polemizować. Trzeba próbować. No to jest ciekawe. No tak, to jest ambitny rynek, jest trudniej, ale za to wygrana jest większa. Może zacznę od takiego od razu trudnego pytania. Jeśli miałabyś sformułować takie 3 lekcje najważniejsze, które wyciągnęłaś dotychczas już robiąc startup, którymi możesz się podzielić, to co by takiego było? Ale pytasz specyficznie o Hashionę? Nie tylko pytam o Hashionę, pytam w ogóle o twoje doświadczenie, o którym za chwilę porozmawiamy. Takie najważniejsze ogólnie, twoje przemyślenia. Takie startupowe. Które... Wiesz co, no na pewno dla takich future funderów, czy osób, które chcą, dopiero myślą o tym, żeby założyć jakiś startup, to przede wszystkim 3 razy się zastanowić, nie? Bo to nigdy nie jest takie łatwe, jak się wydaje. I to kosztuje dużo pracy, dużo potu, dużo łez wylanych, żeby tutaj coś stworzyć, jak się tworzy innowacje. Więc zastanowić się dobrze, przygotować się też dobrze. Research, zasoby, team, gdzieś tam podwaliny teamu, własne oszczędności, zanim się wyjdzie po kapitał zewnętrzny. No i po prostu dużo determinacji.
bo ilość rejection, którego otrzymujesz na co dzień budując startup, wymaga silnej psychiki. To tak trochę zniechęciłaś wbrew takiej modzie. Wszyscy zakładajcie startup, bo chyba w Stanach jak to wszyscy są tacy, że na ulicy mówią super, że próbujesz i tak cię zachęcają. Bo to jest fajne, wiesz, znaczy to jest super. Ja absolutnie nie chcę nikogo zniechęcać, natomiast warto też mówić o tych ciemnych stronach, może nie ciemnych, ale o tych, wiesz, no nie samych optymistycznych stronach. Dużo się mówi o tym, że rzeczy startupowce to, wiesz, podróże, okładki, artykuły, fajne podcasty, nie? Natomiast, no wiesz, codzienność tak nie wygląda. Codzienność tak nie wygląda i też warto, myślę, o tym mówić. To nie jest po to, żeby absolutnie nikogo zniechęcić. To jest po to, żeby po prostu to przekalkulować na zimno i mieć tego świadomość, że człowiek się wyszedł. A ja myślę, że dobrze jest nawet troszkę zniechęcać, dlatego że jeżeli komuś brakuje motywacji i dopiero musi ją uzbierać, żeby się ruszyć i założyć startup, to zupełnie się do tego nie nadaje. Jak czytam na niektórych grupach, że brakuje mi motywacji, jak się zmotywować, żeby otworzyć mój biznes? Ja mówię, jeżeli ty potrzebujesz się zmotywować, żeby otworzyć swój biznes, albo zacząć, nie wierzysz w swój pomysł wystarczająco, to kompletnie się do tego nie nadajesz. To musisz mieć taki wewnętrzny urge, jak to, taką wewnętrzną potrzebę, po prostu taką wręcz, którą musisz troszeczkę hamować, żeby nie rzucić się na to, nie sprzedać mieszkania, właśnie wyjechać do innego miejsca i to jest dobre i tak. Widzę, że nawet często jest, trochę za ciebie mówię, bo to jesteś gościną, ale tak jakby wydaje mi się, że widziałem dużo sukcesów ludzi, których determinacja czasami była ważniejsza niż to, co w tym produkcie było, ale oni byli naprawdę zdeterminowani, także pałali, po prostu myśleli o tym całą dobę, kładli się spać, myśleli o startupie, wstawali, pierwsza myśl to było, jak to rozkręcić. Ja się z tym zgadzam, wiesz, dlatego, że jeżeli jesteś bardzo zdeterminowany, to prędzej czy później znajdziesz tą drogę, jak to zrobić, znajdziesz ten product market fit, znajdziesz te kanały dystrybucji, wyskalujesz to, ja też to wierzę i wierzę, kiedyś się to usłyszałam, czy poczytałam w jakiejś książce, nie wiem skąd to jest, ale gdzieś to mi utkwiło w głowie, że startup, czy jakby modelu biznesowego szukasz do czasu, w którym skończyć się cierpliwość lub pieniądze, nie? I jeżeli idziesz za tym i jeżeli próbujesz cały czas próbujesz, to w końcu znajdziesz tą drogę, no nie ma bata. Znajdziesz. Okej. To wróćmy teraz trochę o twojej drodze, bo Hashione ufundowałaś, tak? Zaczęłaś w 2020, 3 lata temu. Ale powiedz, co wcześniej robiłeś, bo jak zajrzałem na twojego LinkedIna, to tam dosyć jest bogate twoje doświadczenie. Widziałem, że i WeWork się pojawił, i kilka innych dużych korporacji i startupów. Jakbyś mogła powiedzieć, co ciebie ukształtowało, jakie lekcje wyciągnęłaś najważniejsze ze swoich doświadczeń, zanim postanowiłaś otworzyć ten rozdział swojego życia? Wiesz co, to jest tak, że ja zawsze byłam, znaczy faktycznie na moim LinkedInie pewnie zauważysz, że ja robiłam różne rzeczy w życiu i na różnych pozycjach i w różnych firmach i w małych i dużych i to też nie jest mój pierwszy startup, co pewnie też gdzieś tam jest istotne. Natomiast zawsze byłam znana z tymi nowymi technologiami. To się zaczęło gdzieś od studiów. Studiowałam na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, była Politechnika Szczecińska, studiowałam IT, kierunek pokrewny i po prostu weszłam do branży bardzo szybko. W te startupy to weszłam jeszcze na tych studiach i gdzieś to mnie tak zapaliło, że hej, że można inaczej, że nie tylko ta droga w korporacji mnie czeka i wspinanie się po kolejnych szczeblach. I to mnie tak wtedy rozpaliło. To były czasy w Polsce, gdzie ta branża startupowa zaczęła dopiero, wiesz, raczkować, wszystko się tworzyło, pierwsze akceleratory, pierwsze VC. Fajny czas ogólnie. I to mnie tak gdzieś zachęciło. Później parę razy gdzieś tam próbowałam swoich różnych startupów z mniejszym lub lepszym skutkiem. O, jak się, to jest fajna historia, bo miałam taki startup, który tak naprawdę to był chyba najlepszy mój startup pod kątem takim do czasu Hashione, że on szedł, wiesz, on miał klientów, on się rozwijał, mieliśmy 3000 płacących klientów, 4000 partnerów, to był taki mały marketplace, jak na rynek lokalny w Szczecinie to był super rzecz, ale wiesz co, myśmy nie mieli do tego serca, myśmy to robili po godzinach. Żaden z funderów nie chciał rzucić swojej pracy, żeby się temu poświęcić na 100%. I potem jeden mój wspólnik wyjechał do Norwegii ze swoją żoną. Ja zdecydowałam się wyjechać do Londynu i myśmy to po prostu sprzedali za grosze, tak na dobrą sprawę. Nie? I wiesz, mieliśmy 20 parę lat, z perspektywy czasu sobie myślę, Boże, Ewa, nie? Przecież jakby można było z tym zrobić tyle
rzeczy. Można to, nawet jeżeli sprzedać, to można to było sprzedać też za, wiesz, realne pieniądze. Ale nikt wtedy nie miał tego na głowie. To był taki biznes on site, przynosił jakiś tam dodatkowy dochód i w ogóle się tym nie przyjmowaliśmy. Nie? A te próby tam gdzieś tam, które były wcześniej założenia takich już innych startupów, gdzieś tam finalnie no po prostu się nie powiodły. Natomiast wracając do mojego doświadczenia, ja szybko jakoś po studiach, 2-3 lata może pracowałam na rynku w Polsce i zaraz wyjechałam do Wielkiej Brytanii i tam tak naprawdę budowałam sobie tą karierę trochę od zera. No bo wiadomo, i język, i status imigranta, więc trzeba było się gdzieś tam przebić przez to wszystko. Dużo pracowałam jako kontraktor ze startupami blisko CEO i to mi pozwalało się uczyć, bo ja przeszłam przez różne branże, od, wiesz, startupów, fashion techu, przez fintechy, przez blockchain na wczesnym etapie, przez medtechy, potem robotic process automation, jakiś automotive, nie? Także mam taki też przekrój tych branż, ale to mi pozwalało to, że to był taki też mój driver, że ja lubię zmieniające się środowisko, lubię się uczyć, więc przechodząc przez różne branże, po prostu miałam możliwość tej nauki. Aż doszłam do tego etapu, gdzie miałam też kontrakty wyjazdowe, dużo podróżowałam i to był, wiesz, fajny lifestyle, fajne pieniądze też o tym szły, ale w pewnym momencie się obudziłam pewnego dnia i stwierdziłam, kurczę, Ewa, ale przecież ty się nie uczysz, już więcej się nie uczysz. Ty przychodzisz z tego miejsca, jesteś tym problem solver, jakieś tam ludziom problemy rozwiązujesz, natomiast nie masz się od kogo uczyć. I to był taki moment, w którym zapragnęłam zobaczyć, co się tak naprawdę w tych startupach dzieje dalej, wiesz, jakby przy skalowaniu, po serii B i tak dalej. I to był moment, w którym trafiłam do WeWork. I to był... Chciałem cię właśnie zapytać o tego WeWorka, bo to bardzo kontrowersyjny startup. Oczywiście wszyscy kojarzą Adama Newmana i tą historię, gdzie dostał właściwie złoty spadochron i że trochę narozrabiał, a jednak próbował to tak strasznie naskalować. Natomiast jestem ciekaw, jak to wyglądało od wewnątrz, z perspektywy właśnie tam średniego szczebla menedżera, jak to od środka było. Wiesz co, to jest też trochę tak, że ja byłam takiej dosyć mało typowej pozycji, bo ja byłam na pozycji expansion managera w WeWork, co oznacza, że my byliśmy poza całymi strukturami i geograficznymi, i tymi typowymi departamentowymi. Więc miałam to z jednej strony jakby trochę poczucie, że jestem w firmie, ale jestem obok, a z drugiej to było tyle fajne, że ja miałam dostęp do jakby, miałam wgląd w różne inne departamenty, które teoretycznie nie powinny mnie interesować, ale na rynku, który jakby, wiesz, ja byłam, który musiałam otwierać, bardzo mnie interesowały. Ja też jestem osobą, która lubi się uczyć, więc again, korzystałam z tych możliwości. No i powiem ci tak, no chaos był duży. Chaos był duży. To, co my dzisiaj widzimy w filmach, czy tam czytamy w książkach, to ja znam historię i jakby doświadczyłam rzeczy w WeWork, które były gorsze niż to, co się przedstawia nawet, wiesz, do publicznego wniosku. Natomiast to był też piękny czas i bardzo dużo się nauczyłam i tutaj myślę, że to jest bezcenne. Myślę, że żadne MBA nie da mi tyle wiedzy, który mi dał WeWork. Szczególnie będąc w środku, w momencie, w którym... ja trafiłam do WeWork, jak WeWork był w hypergrowth, nie? Jak pieniądze leciały, wiesz, strumieniami z każdego miejsca i liczył się tylko wzrost. Skala. Tak naprawdę było, nie? Tak naprawdę było. Tam WeWork jechał tak bardzo szybko, że momentami czułeś, że wypadasz z zakrętu. I to było cały czas jechanie po bandzie przez 2 lata mojego pobytu tam. Natomiast faktycznie wzrost był jedyną rzeczą, która się liczyła. Wzrost i sprzedaż. Później, wiesz, no, przed SoftBank, nieudane IPO, wszystkie te historie, to spowodowało, że ta firma się w zupełności zmieniła i już nie miała tej kultury, już była inną rzeczą. Dużo nauki. Ja też nie o wszystkim mogę mówić. Ja też jestem pod NDA jeszcze przez co najmniej 2 lata. Myślę, że jak kiedyś się umówimy, wiesz, po tym czasie, to ja chętnie powiem o doświadczeniach, które były wewnątrz. Natomiast na dzisiaj nie mogę publicznie mówić. Natomiast again, świetny czas, bardzo dużo nauki. Z punktu widzenia fundera też, jakich błędów nie popełniać. Chociaż znowu, nie? Jakby można Adama w różny sposób oceniać, ale
mówi się o Golden Parachute, ale wiesz, no, czy on wyszedł źle na tym? Mamy dzisiaj nowy startup, który zainwestowały największe venture capital. Waluacja też poszła super. No to ja jest ważne, amerykańska. Tak, amerykańska kultura mówi też o tym, że jeżeli położyłeś startup, czy no, jak to my ładnie, jak ja ładnie określam tutaj Adama, trochę narozrabiałeś, no to to wcale nie, jeżeli wyciągnąłeś z tego wnioski, mnie jakiś czas, to wiele osób, amerykańskich inwestorów powie, okej, okay, on przeszedł tą drogę, nauczył się może coś. Może pewnych lepiej. Rzeczy uniknie. Tak. Będziemy też, znamy już tą osobę, wiemy, na czym będziemy tą osobę pilnować, tak? Czego nie pozwolimy Adamowi Newmanowi zrobić, tak? To jest też ważne, bo już lepsze jest czasami znane zło niż nowa osoba, która jeszcze się nie spodziewa. A faktycznie no, zjawisko hypergrowth wśród startupów jest niezwykle unikalne. Bardzo mało osób tego autentycznie doświadczyło, a myślę, że jeszcze mniej. Nadal chcę to powtórzyć. To znaczy, jak popatrzysz na historię wielu tych hypergrowthowych founderów, no to im się kompletnie życie zmienia. Niektórzy odeszli, zajęli się lifestyle'em, sadzą drzewa albo wypasają kozy, bo już nie chcą wracać do tych wszystkich traumatycznych przeżyć, które doświadczyli. Do Ameryki Południowej jako instruktor jogi albo tak. Kajta, nie? Tak. I powiem ci tak, a propos właśnie WeWork, ja cały czas otrzymuję bardzo bliski kontakt z ludźmi, z którymi pracowałam w WeWork w różnych krajach nawet. I za każdym razem, jak o tym rozmawiamy, to każdy mówi, że jest to najlepsza przygoda życia, ale nie róbmy tego więcej. Nie? I to jest dobre podsumowanie. Okay. Dużo nauki, ale jeszcze jakby nie chciałbyś przez to przechodzić jeszcze raz. To, czego na pewno WeWork mnie nauczył, jest to jest sprzedaż. To naprawdę WeWork był tworzony w takiej typowo amerykańskiej kulturze sprzedaży. I to jest bardzo unikalne. To jest po prostu fenomenalne. I ja tego się tam nauczyłam, więc to jest naprawdę dobre. Natomiast wiesz co, wracając do tej kultury fake it till you make it, bo ty do tego nawiązujesz przy tych funderach. Nie wydaje ci się, że to już się kończy? Że następuje taka era, że zaczynamy rozliczać funderów? Ja wiem, Adam jeszcze jakby założył ten startup i zebrał rundę przed krachem, przed recesją, ale zobacz, co się teraz dzieje i pisze o Elizabeth Holmes. Zobacz, co się dzieje z innymi tymi startupami, które padły. Jak się rozlicza i to też już prawnie, tak? Funderów, którzy po prostu... Tak. Idą do więzienia. Nakłamali. Idą do więzienia. Tak, cała historia między JP Morgan a Frank, nie? Jakby. Więc wydaje mi się, że to też nawet w Stanach już się zmienia. Zaczynamy już trochę inaczej to patrzeć. A jak ty to oceniasz? Czy uważasz, że to dobrze, że jednak trochę poprzez te wyższe stopy procentowe i pewne nauki, które wyciągnęliśmy, że trochę utarto nosa tym founderom, to dobrze czy źle z twojej perspektywy? Co, no zależy, jak mnie zapytasz, jeśli pytasz mnie jako foundera, no to oczywiście, że źle, bo wiesz, rynek jest teraz ciężki, ciężko zbiera się pieniądze i ogólnie jest ciężko. Natomiast obiektywnie, jakbym miała stanąć obok i jakby powiedzieć, to wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Jest mniej po prostu tego BS, nie? Mniej mówi się, bardziej się rozlicza tych funderów z wyników, bardziej jesteśmy racjonalni w tych wycenach i w tym wszystkim, co się dzieje. Może to jest dobry kierunek. Może ten hype właśnie, wiesz, który był napędzany w takich firmach jak WeWork, pokazuje, że niekoniecznie tędy droga. I skupmy się trochę na tych produktach i sprawmy, żeby one były dobre. Nie? No tak, tak. No i no też chcę powiedzieć, że w Polsce też mamy tego duże odpryski, bo jednak jak zdarza mi się być na różnych imprezach startupowych i podchodzą do mnie różni founderzy z pomysłem zazwyczaj, gdzieś na tych akceleracyjnym etapie. No i opowiadają mi, pitchują mi swój pomysł. Zdarza mi się, że któryś mnie zainteresuje i pytam, no dobrze, no to jeśli miałbym zainwestować, nie wiem, 200 tysięcy złotych, to ile dostanę udziałów? No i bardzo często słyszę wycenę, która jest dużo wyższa, no bo wycena Escoli w tym momencie to jest 20 parę milionów złotych, tak? No, jakiś mnożnik EBITDA jest, no i ta EBITDA za lata tam 2020-2022, tak, to jest tam skumulowana EBITDA tam, nie wiem, z 4 milionów, a on mi powiedział właśnie swój pomysł, który de facto mógłbym wziąć, no bo już mi go powiedział i to jest wszystko, co ta osoba ma, oczywiście ma też wizję, determinację, to te wszystkie ważne aspekty.
i chcę dużo więcej, żeby wycenić plus. No, to mnie czasami trochę szokuje. Ja rozumiem, że fundusze są wspomagane jakimiś zewnętrznymi pieniędzmi i że i rozumiem też, mieliśmy można znaleźć w internecie świetny wykład Michała Rokosza, czym jest growth investing, że tak naprawdę ta wycena nie ma znaczenia tak bardzo, jeśli on osiągnie ten swój sukces. No, ale na Boga, jeśli ja jestem prywatnym inwestorem, który ma też wspomagać, mentoringowo, etc., etc., no to ja muszę mieć szansę naprawdę niesamowitego mnożnika i też pomnożonego przez wartość oczekiwaną, że tą wizję naprawdę uda się zrealizować, na co szanse tak. są bardzo małe. Jest to, Krzysztof, tak, i ja cię zupełnie rozumiem, tylko też jakby jak postawisz się w butach fundera, to wiesz, że my nie możemy inaczej często. Rozwiń tą myśl. Nie możemy inaczej często, dlatego że cała ta kultura budowania tych startupów, wiesz, i w Polsce, i w Europie, ona się bierze z Silicon Valley, nie? Jakby my zawsze tam patrzyliśmy w tamtym kierunku i to od czasów wtedy, wiesz, to wszystko się budowało. I teraz jasne, że Europa sobie to zmodyfikowała, czyli wzięła to, co chciała ze Stanów, resztę sobie przez naszą mentalność. No tak, no mnożniki też są ciut mniejsze, nie? Tak, też są ciut mniejsze. Natomiast to jest trochę tak, że jakby musisz iść w tym kierunku, bo jeżeli z pozycji fundera przedstawisz zbyt małą wycenę, a nawet, co ja tutaj często doświadczam w Stanach też, zapytasz o, czy starasz się zebrać mniejszą rundę, to nie jesteś brany poważnie. I ja mam taką historię na pre-seedzie, jak zbierałam kapitał, ja sobie ustawiłam, że wiesz, pre-seedy w tamtych czasach jeszcze to jakieś 500 000 w Londynie, nie? Ja przez wiele lat mieszkałam w Anglii, tak sobie myślałam, wiesz co, no nie jestem po jakimś fajnym exicie, nie mam już takiego mocnego networku, to ja może zbiorę sobie 300 tysięcy euro, nie? Na pierwszy raz. I powiem ci, że zaczęłam to robić, zacząłem zbierać i realizować te pieniądze właśnie od funduszy brytyjskich, no i odbiłam się od ściany. I teraz coś ciekawe, jakie były argumenty? Byłam na jednym takim spotkaniu i panowie z funduszu popatrzyli i mówią tak, wiesz co, Ewa, no niby się to spina, nie? Jakiś rynek jakiś tam jest, jakiś tam zespół masz, jakiś tam MVP zbudowałaś, no niby wszystko się zgadza, nie? Ale powiedz ty nam jedną rzecz. Jak ty chcesz konkurować na tym rynku, jak ty będziesz niedokapitalizowana? I ja wtedy zrobiłam, wiesz, takie oczy po prostu i mówię, ale jak to niedokapitalizowana, nie? I ja mówię, no wiesz, no normalnie, no jeżeli ty zbierasz 300 tysięcy, a twoi koledzy i koleżanki z konkurencji będą zbierali 500 000, no to już na samym początku twoje szanse na sukces są ograniczone. I ja wtedy, no dobra, no ciężko jest wybrnąć czegoś takiego, nie? To jest jakby ciężkie pytanie. Więc ja zaczęłam to tłumaczyć, że mówię, no dobrze, no ale nasze R&D będzie w Polsce, będziemy mieli trochę niższe koszty, będziemy bardziej konkurencyjni i tak dalej, i tak dalej. Panowie pokręcili głowami i totalnie ich to nie przekonało, nie? No i to nawet wiem czemu, bo my często możemy użyć argumentu, że właśnie development będzie w Polsce czy coś takiego, ale no... Jeżeli będziemy konkurować jakiś marketing, czyli powalczymy jakimś SEO, czy zainwestujemy w AdWordsy, czy Facebook Ads i tak dalej, czyli taki typowy marketing, to na 100% płacimy tyle samo. Tu nie ma żadnych, że tak powiem, promocji. I no jak się popatrzy na ten ekosystem startupów, to tak naprawdę największymi wygranymi są te big techy sprzedające reklamy, no bo żeby wypromować, rozpędzić jakiś startup, no zazwyczaj jednak potrzebujemy gigantyczny gro nakładów, to jest marketing, tak? Ta technologia często to nie jest aż tak dużo, no nie licząc może deep techów, tak? I tak. No i tutaj nie ma promocji, nie ma żadnych zniżek na Facebook Ads i na Adsy, więc faktycznie masz rację. Ty wymyśliłeś ten sam pomysł. Okej, fajnie, że zrobiłeś 30% tańsze R&D, ale zapłacić to samo za marketing i może ci brakować, tak? I dokładnie, i te firmy właśnie sprzedają te słynne kill-offy, nie? O których się często mówi, że wiesz, my startupowcy biegną za gorączką złota, a tam są panowie, którzy sprzedają kill-offy i wychodzą często na tym lepiej. No i właśnie, i to jest, wiesz, to jest ta perspektywa fundera, że musisz mieć tego świadomość, że okej, jeżeli zbierzesz za małą rundę, fajnie, wszyscy będą zadowoleni, wiesz, na tym pierwszym, drugim etapie, no ale nie będziesz konkurencyjny, nie będziesz w stanie konkurować z tymi firmami, które gdzieś tam, szczególnie w Stanach, kiedy te wyceny, teraz oczywiście są oczywiście bardziej zoptymalizowane, ale wcześniej były po prostu gigantyczne, nie? I z funderem, nie tylko z Polski, ale wiesz, z Europy, zebrałeś powiedzmy na tym seedzie, nie wiem, 1-1,5 miliona złotych, a twoja konkurencja w Stanach już na samym początku zebrała 3-5 milionów, no to wiesz, ciężko jest z tym konkurować. Tak jak mówisz, to koszta marketingu wszystkiego innego są takie same, development można robić taniej.
Okej, to porozmawiajmy o Hashionie, o aplikacji, która właśnie narodziła się w twojej głowie około 3 lata temu. Skąd pomysł i co to właściwie robi? Skąd pomysł i co to właściwie robi? Wiesz co, no, Hashiona jest aplikacją, że my dzisiaj platformą całą, my jesteśmy postawieni na Flutterze, która ma na celu pomagać pacjentom z chorobami autoimmunologicznymi w wejściu w kliniczną remisję w sposób niefarmakologiczny, czyli jako wsparcie standardowej terapii. I teraz to wszystko może brzmieć bardzo mądrze, ale do czego się to sprowadza, nie? Więc tak, naszym pierwszym produktem i jakby pacjentami, którymi my się skupiamy, to jest pacjenci z Hashimoto i niedoczynnością tarczycy. I my pomagamy tym pacjentom zmienić styl życia. Bo w chorobach autoimmunologicznych dużo osób na przykład zna cukrzycę, tak? I wszyscy wiedzą, i to jest ogólna nauka, że w cukrzycy, no fajnie, dostajesz tam insulinę, bierzesz, ale też musisz się skupić na diecie i na aktywności sportowej. Hashimoto tak. jest podobnie... Koniec cukru dla cukrzyków. Wiem, moja tak. mama jest cukrzykiem typu drugiego i no faktycznie, właśnie. No teraz technologia, tylko jako dygresję muszę powiedzieć, że technologia jest niezwykła, bo w tej chwili już czujniki bipczą, bo to dla mojej mamy jest deal breaker, znaczy bipczą, jeśli ten poziom cukru spada poniżej pewnego się przekracza i to jest dla nas jako dla rodziny wielka pomoc. Tak? I widzę, że to się co więcej upowszechnia, że ludzie chodzą tymi glukometrami jakby nie tylko z chorobami, także no technologia jest tutaj dowodem na to, że robimy jakiś progres. Okay. Czyli choroby immunologiczne, ale bez farmakologii. To brzmi bardzo ciekawe dla mnie. Znaczy nie bez farmakologii, jako wsparcie okay. farmakologii standardowej. Ja to już sprostujmy, bo to jest istotne. Okay. Natomiast... No tak, no dzisiaj się coraz więcej o tym mówi i coraz więcej pacjenci też są świadomi. Prawda jest taka, że my to widzimy po naszym researchu nawet, a przypuściliśmy nawet teraz tak ponad 30 tysięcy pacjentów, że więcej niż 70% tych pacjentów, którzy tylko przyjmują leki, wciąż odczuwa objawy choroby. Nie? I to jest dlatego, dlaczego my to robimy, dlaczego staramy się ich wesprzeć. I wiesz, to jest taki temat, o którym ja mogę rozmawiać przez 3 godziny, więc to ty musisz mi tutaj stopować, kiedy okay. mam przestać. Chciałbym, żebyś troszeczkę głębiej weszła i opowiedziała, no bo okay, słyszymy choroba Hashimoto, choroby autoimmunologiczne. Jest aplikacja, która ma w czymś nas wspierać. Podam zły przykład, ale tak, żebyś mogła troszeczkę obronić, dlaczego twoja aplikacja jest potrzebna. Zły przykład, jest niezwykle modne ostatnio, w Stanach to już chyba jest bardzo modne i do Europy doszło ta intermittent fasting, to jest chyba post przerywany. I jest do tego masa aplikacji, które mówią ci, że do 10 nie możesz jeść i do 18 też już nie możesz jeść, możesz sobie to przesunąć. Ja zawsze zachodzę w głowę, co więcej ta aplikacja może mi powiedzieć, bo jakby budzik też spełnia tą funkcję. Ale rozumiem, że ludzie potrzebują przeróżnych rzeczy do motywacji, a na pewno startupy potrzebują przeróżnych pomysłów, żeby zmonetyzować potrzeby ludzi. Szczególnie, że dużo osób, które stosują różne takie nowe diety, no to ma jakąś taką lekką ideologiczną inklinację wokół tego, albo właśnie jest taki silny efekt autoimmunologiczny, ale w tym dobrym sensie, tak? Po prostu dobrze się czują. Więc tak. Na pewno twoja aplikacja robi coś więcej i chciałbym, żebyś opisała to coś więcej. Wiesz co, to co powiedziałaś o tych aplikacjach intermittent fasting, ja to zupełnie rozumiem. I też przypomina, pamiętasz sam początek rynek, kiedy aplikacje mobile się tworzyły i wszyscy na przykład tworzyli lusterka albo no, latarki. No, aplikacja, była taka aplikacja I Am Rich, kosztowała $999, bardzo popularna w Middle East, tam w krajach arabskich, która właściwie była taką fototapetą, która pokazywała, że jesteś tak obrzydliwie bogata, że wydałaś $1000 po nic. No właśnie, nie? I to jest to trochę odpowiednik, bo myślę, że jeżeli chodzi o health techy, to my trochę jesteśmy na poziomie tych lusterek, tych latarek jeszcze trochę. Jakby, że to jeszcze trochę potrwa, zanim to wszystko się rozwinie. Natomiast jeżeli chodzi o samą Hashionę, tutaj masz dwie potrzeby, które my adresujemy najbardziej. Czyli cały zmiana lifestyle'u to jest jedna z najbardziej komplikowanych rzeczy ever, nie? Jakby behavior change. I to nie ma znaczenia, czy ty próbujesz się uleczyć z Hashimoto, czy ty próbujesz rzucić palenie, czy pić no wodę regularnie. To prawda, tak, tak. Ale to prawda. Tam jest człowiek i jego motywacja. To prawda, bardzo znam dużo osób, które są świetne w zmianie swojego zachowania w teorii, czyli na przykład albo w kupieniu nowych butów do biegania,
No właśnie. To jest to. To dużo znam takich osób, gorzej z takich, które faktycznie umieją na stałe zmienić swoje zachowanie. Tak. Tak. I teraz, wiesz, jeżeli dołożysz do tego przy chorobie autoimmunologicznej wszystkie aspekty, bo my mówimy tutaj, tak, dieta, która jest ciężka o tyle sama w sobie, że jest pełna wykluczeń, już na samym starcie. Potem dochodzi aktywność sportowa, która powinna być regularna, ale nie może być każda aktywność sportowa, bo czasami możesz sobie zaszkodzić bardziej niż nie, jeżeli masz chorobę autoimmunologiczną. Dalej dochodzimy do tematów takich jak unormowanie wszystkich niedoborów, które masz, a ci pacjenci w wielu latach często mają mnóstwo niedoborów. To trzeba najpierw zbadać, to trzeba uzupełnić. Później mówimy o stresie. Stres to podwyższony kortyzol. Ludzie często po prostu nie myślą o tym, także tam są procesy medyczne za tym. Podwyższony kortyzol zaburza ci i jakby rozwala wszystkie prace. Wszystkie no tak, właściwie jest destrukcyjne dla naszego układu odporności. Są nawet pierwsze jakieś tam wskazania, że być może nawet blokować wchłanialność lewotyroksyny, więc to już mówimy o takich twardych rzeczach. No i dalej to jest... Teraz nie wiem, co do mnie powiedziałaś, ale rozumiem, że stres jest szkodliwy, może tak to podsumujmy, okej? Okay? Tak. Lewotyroksyna to jest ten lek, który pacjenci biorą w naszym wypadku przy Hashimoto, przy niedoczynności leczenia. No i jest jeszcze sen, nie? I teraz sen tak samo. Zaburzenia snu, czy jakby nie spanie w nocy, nie spanie odpowiedniej ilości godzin, dla tych pacjentów to najczęściej 8-9 godzin, powoduje, że zaburzasz pracę działania przysadki. Taki mały organ tutaj. I to jest mało osób, właśnie wydziela te... Właśnie. Przysadka odpowiada za regulację wytwarzania hormonów w tarczycy. Czyli to przysadka daje ci sygnał, kiedy tarczyca powinna odpowiednie hormony wypuścić, wyprodukować. Więc to jest tak mnóstwo różnych procesów, które musisz skoordynować, że to jest po prostu ciężkie. I teraz, jeżeli bierzesz pod uwagę pacjenta, który jest permanentnie zmęczony, śpi po 12 godzin, bo jest niewyregulowany, ma mgłę mózgową i depresję, to on sam tego po prostu nie zrobi. I teraz on to opowiada, jeszcze musisz dołożyć personalizację, bo każdy pacjent z chorobą autoimmunologiczną ma trochę inny experience. Experience w kontekście takim, że no wiesz, masz 45 różnych objawów, część pacjentów będzie miała ich 12, część będzie miała 16, część będzie miała 36, a inni będą mieli tylko 3, ale te najgorsze na przykład, nie? Więc tak naprawdę my pomagamy w tym, żeby skoordynować twój lifestyle w taki sposób, żeby to było jak najmniej bolesne dla ciebie i też jak najbardziej skierowane do ciebie, do twojej kondycji zdrowotnej, do twoich przyzwyczajeń, do twoich upodobań. Więc naprawdę personalizujemy. To, co opisałaś, faktycznie jest już troszeczkę bardziej skomplikowane niż nie możesz jeść do 10 i nie możesz jeść po 18, nie? Tak. To pełna zgoda, bo mamy taką, jeżeli dobrze rozumiem, to jest, tak jak powiedziałeś, już portal, nie tylko aplikacja, która jakby musi połączyć wiele kręgów, które są bardzo istotne dla mojego życia i to nie istotne bardzo, tylko wręcz mogą stanowić o, nie wiem, długości mojego życia, tak? Twoim samopoczuciu i o tym, czy będziesz miał inne choroby autoimmunologiczne za 2 czy 3 lata, nie? I teraz widzisz, tak jak mówiłam, że jesteśmy trochę na etapie tych lusterek w tych aplikacjach medycznych, tak trochę jest. I wiesz, ten rynek się bardzo rozwija. Myślę też tutaj rozwój AI i GPT i tak dalej spowoduje, że to wszystko podskoczy również w tej dziedzinie. To jak ja bym, wiesz, widziała Hashimoto za parę lat do tego, co jest dzisiaj, my dzisiaj mamy produkt, który już nawet sprzedajemy na rynku i tak dalej, natomiast ja ciągle myślę wewnętrznie o tym, że to jest takie wciąż rozwinięte MVP, a tam, gdzie ja chcę być z tym produktem i jak bardzo wkraczać, wiesz, wchodzić w to życie pacjentów, to jest zupełnie dwie inne rzeczy, ale to wszystko musi się odbywać stopniowo, nie? Tego po prostu nie da się zrobić. No, myślę, że akurat jeśli chodzi o health tech, to mało która dziedzina nie będzie, jakby to będzie jedna z najbardziej dotkniętych dziedzin przez te zmiany, bo faktycznie jeżeli chodzi o leczenie ludzi, oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna, ale też zarazem masowa, to znaczy no, ludzi, którzy mają cukrzycę chyba w samej Polsce to jest około 2 milionów, jak nie więcej. I tak samo z Hashimoto. I Hashimoto też, tak? Powyżej 2 milionów, czyli jakby jeżeli mówimy o tym, co najbardziej lubią machine learning i AI, no to big data, tak? No 2 miliony ludzi to jest już naprawdę big data. Correct. I faktycznie
no, da się taki model wytrenować, czyli pokazać, że no, pewne grupy ludzi mogą tak reagować na określone, nie wiem, grupy leków, na określone, tak jak mówiłeś, bodźce z aplikacji, przestrzeni swojego życia. Jako dygresję powiem, że robimy właśnie taki model, budujemy z firmą Pomelody, która pozwala na wczesne wykrywanie spektrum autyzmu w reakcji na dźwięki. No i to faktycznie super. Wydaje się mieć duże szanse sukcesu, dlatego że no, no jesteśmy w stanie stwierdzić potem, tak, że ta osoba ma spektrum autyzmu, no w postaci badań z psychologiem, ta osoba nie ma, przebadać te dwie grupy, no i mieć takie wczesne, jakby odwrócić ten model, wytrenować, wyblackboxować te wyniki i wcześniej przewidywać i wskazać, oczywiście nie jesteśmy w stanie diagnozować, broń Boże, ale jesteśmy dość wcześnie wskazać, że z dużym prawdopodobieństwem warto, żeby to dziecko udało się na jakieś badania możliwe wcześniej, żeby coś z tym zrobić. Więc no, mi się wydaje, że to, o czym mówisz, to AI naprawdę będzie miało zastosowanie, takie naprawdę. Ja w to mocno wierzę i tak samo jak wierzę w to, że diagnostyka na wielu szczeblach, nie tylko w autyzmie, ale nie tylko w chorobach autoimmunologicznych, ale w wielu innych obszarach, może być wykonywana z domu. No umówmy się, wiele różnych chorób wystarczy, że zrobisz badania krwi. Mamy dzisiaj do tego, wiesz, kity, możemy je wysyłać ludziom do domu, nawet nie musisz nigdzie iść, po prostu masz jakąś właśnie aplikację, czy jakiś tam portal, testy i wszystko jest jasne. Mamy też doskonały startup w Polsce, założę się, że w Dolinie Krzemowej też taki jest, u pacjenta. Jako tak. chyba ktoś z rodziny założycieli diagnostyki to założył. To wydaje się w sumie tak oczywisty pomysł, ale bardzo praktyczny, piękny. Tak, ułatwiający życie, więc no, oczywiście pobranie krwi to zależą regulacji prawnych, no i faktycznie, żeby to odpowiednio przechowywać, natomiast no to nawet w ten sposób możemy to odwrócić, że ktoś faktycznie pobiera od nas tą krew, ale w miejscu zamieszkania, tak? Albo w miejscu pracy, co jestem wielką fanką u pacjenta. My z Hasienną współpracujemy bardzo blisko. Pacjent też dba o naszych pacjentów, których obsługujemy w badaniu klinicznym, które teraz prowadzimy, bo też jakby często do mnie mówię i to też nie jest przedmiotem naszej dzisiejszej rozmowy, ale Hasiona oprócz tego, że jakby robi aplikacje i tak dalej, my idziemy mocną drogą medyczną, czyli jakby robimy badania kliniczne, jesteśmy w mocnym, robimy research i tak dalej, i tak dalej. I u pacjenta nas mocno w tym pomaga. I tak, masz zupełnie rację, to jakby, to też to mi się wydaje i wczoraj mnie to tak mocno dotknęło, miałam taki gdzieś tam byłam na obiedzie z jedną z twoich adwajzorek i ona powiedziała coś pięknego, mówi: Ewa, wiesz co, to jest tak, że ty próbujesz wejść ze swoim produktem w życie innych ludzi i je zmienić. A to nie jest ten... Ona właśnie powiedziała, że ja próbuję przyciągnąć tych ludzi, żeby przyszli do mojego produktu i zmienili swoje życie. Nie? A to powinno być odwrotne. To powinno być tak smufle, że ty nawet tego nie odczuwasz, że ten produkt wchodzi w twoje życie i pomaga ci, wiesz, na bieżąco, w ten sposób, że taki sam sposób, jaki masz procesy, nie wiem, myjesz zęby, otwierasz kalendarz, otwierasz pocztę i tak dalej. U pacjenta właśnie już to dzisiaj robi, nie? Czyli jakby nie musisz zmieniać niczego. Idziesz do biura, masz przerwę na kawę, przyjeżdża pani pielęgniarka, 10 minut, pobiera ci krew, do widzenia. Chciałem wrócić się dwie przecznicze wcześniej do tego, co powiedziałaś o tym, że jesteśmy dopiero w takim zaawansowanym MVP. To znaczy, jakie w tej chwili, przed jakim największym technologicznym wyzwaniem stoisz? Bo jeśli jesteś teraz w Stanach Zjednoczonych, zbierasz rundę, no to właśnie, żeby coś jeszcze doprodukować, no i potem wyjść z tym produktem 2.0 czy 3.0, nie wiem, na jakim jesteś teraz etapie. Co będzie produktem 2.0 i co jest twoim wyzwaniem w tym momencie? Ja mam w głowie roadmap na kolejnych kilka lat, więc na pewno. Natomiast to, co dzisiaj największym takim krokiem dla nas, to na pewno AI, personalizacja dalsza. Czyli my już mamy pewne podwaliny tej personalizacji, tak, zbieramy dużą ilość danych, natomiast mi się marzy taki bardzo zamknięty obieg, gdzie ty jako pacjent po pierwsze posiadasz swoje dane, tak, jakby jesteś właścicielem swoich danych i tutaj nawet się zaczynam przyglądać, czy nie powinniśmy tego wrzucić w blockchain, ale druga sprawa, że dostarczając takim firmom jak Hasiona swoje dane, udostępniając je i to wiesz, my już nie tylko mówimy o jakichś trackerach czy rzeczach, tylko
zobacz, ja noszę Aurę, nie? Jakby ty pewnie masz jakiś zegarek. My tych danych o lifestyle mamy dużo. Wiemy też, że firmy ubezpieczeniowe by się pozabijały, żeby je dostać. I teraz mi się marzy o tym, żeby te dane miały konkretny użytek, że naprawdę zmieniają twoje życie, że jeżeli ty idziesz jako pacjent z Hashimoto 3 razy na siłownię i nie wiem, robisz crossfit w tygodniu, a nie powinieneś, to ta aplikacja ci mówi, hej, wychilluj, nie rób tego. Weź sobie następny trening, pójdź na jakąś jogę, spacer, pilates, ale po prostu za dużo już jest tego, nie? Więc i to na bazie nie tego, wiesz, że ty to odznaczyłeś, tylko na bazie tego, jak ci zmienia puls, na bazie tego, ile śpisz, na bazie tego, jak twój wskaźnik HRF stresu na przykład się zmienia, nie? Więc jakby mi się marzy taka mocna, mocna personalizacja i bardzo głęboki feedback, który miałby wynikać z tego. Dlatego właśnie potrzeba, jak mówiłeś, big data, potrzeba czasu i dobrych deweloperów. Wydaje mi się, Ewa, że to, co powiedziałaś, to jest bardzo istotne spostrzeżenie teraz do tego prywatnego health techu, bo faktycznie obserwuję wśród przedsiębiorców bardzo dużo osób chodzi te Oura Ringi, no zegarki to już są kompletnie powszechne i one mierzą coś tam, puls, próbują różne wskaźniki nazywać, jakiś wskaźnik stresu, wskaźnik tego, sugerują, czy powinnaś odpocząć, czy nie. Ale jak dla mnie widać, że to jest właśnie na tym etapie, który nazywasz etapem lusterek. To znaczy ciągle zbieramy te dane i ludzie mi pokazują te swoje, że tam miałem dobry sen, albo zły, albo średnio mam takie tętno. Ale ja jeszcze nie widzę, żeby no co, nie? Jakkolwiek... Tak, no i co? No i co z tego? No fajnie jakby... Miałem dobry lub zły sen i co, nie? Tak, tak. Jakby jak... Powiedz mi, jak mam zrobić lepszy, tak? Nie wiem, mam zacząć nosić okulary, które filtrują światło niebieskie, mam wcześniej się kłaść, mam wcześniej, nie wiem, mam więcej czytać audiobooków przed spaniem. No jakby powiedz mi, nie? Tak, no bądź moim przyjacielem, który jest, ma jakąś dla mnie poradę, a nie tylko mi mówi, masz dobry sen, jakiś pokazuje. Zazwyczaj te, jak przewijam ten Oura i nie korzystam z tego, ludzie mi pokazują, to tam jest masa tych wskaźników na prawo, na lewo, na bok, na skos. Te wszystkie wskaźniki takie wydają się bardzo mądre, ale tak. Ja bym chciał jako człowiek usłyszeć, nie wiem, nie pij kawy po 16, nie? Tak, albo dokładnie, coś takiego, dokładnie. Wiesz. Szybki, łatwy input bez analizowania. I to jest ten problem, który mi się wydaje, że my wszyscy w tej branży robimy. I też tak naprawdę to jest też problem, który mnie zmotywował do założenia Hashiony, bo jak ja zachorowałam 8 czy 9 lat temu, była jedna aplikacja i ja byłam zachwycona nią, bo wiesz, wpisywałam sobie wszystkie tam dane, jakieś wyniki krwi, miałam piękne wykresy. Ja siedziałam, ale wiesz, ja też jestem trochę inżynierem, więc ja siedziałam taka zafascynowana, badałam te dane, miałam taki segregator z badaniami, tam wiesz, szukałam jakichś patternów. Nawet czasami znajdowałam, więc to było cudne. Natomiast, no umówmy się, normalny człowiek tego nie robi. Normalny pacjent po prostu chce wiedzieć, tak jak mówisz, mam jeść ten gluten, czy nie mam jeść tego glutenu, o której mam chodzić spać, co mam robić, jaki trening mam wybrać, ile razy w tygodniu, nie? Jakby konkretne dane, które, konkretne wskazówki. A my jako przedsiębiorcy często skupiamy się właśnie na tych wykresikach. Szukamy tych patternów, staramy się tu zrobić. Ale to wydaje mi się wynika z tego, że jakby ciągle bardzo mało jest tych danych kontaktowych jednak, nie? W sensie ja rozumiem ideę twojej aplikacji teraz dzięki tej rozmowie, bo ona ma być trochę jak ten pierścień, Władcy Pierścieni. Ona ma w jednym miejscu gdzieś mi te dane zbierać. To, co próbuje zrobić Apple Health, ale też trochę nieudolnie. Czyli żebym ja, jeżeli posyłam te, dostaję te wyniki krwi, dostaję pewne markery, czy nie wiem, brakuje mi takich witamin, makroelementów, mikroelementów, to ja mogę to gdzieś mieć, bo w tej chwili to jest oczywiście, no dostałem to na kartce, zwyczaj wydruk albo jakiś znak w systemie i w sumie nie wiem, co z tym zrobić. Więc idę do tego eksperta, do tego human intelligence, do tego lekarza, on mówi, o, pan musi więcej brać witaminy D3 i proszę rozważyć jeszcze witaminę B6. Dokładnie. No i żelazo wszystko... niskie, także proszę jeść buraki, nie? I to jest super, jeżeli ja do niego pójdę, do tego lekarza. Albo jeśli się suplementuje, no to tam Sandoz jest taki chyba startup, chyba polski tak, nawet, polski, że tam polski. Dobierze mi suplementy. I to jest fajne też, ale, no ale to jest To muszę po pierwsze mieć te wyniki krwi i to jest dalej nieskorelowane z moim portfelem, a takim portfelem mam na myśli aplikacją, a byłoby tak. Super, gdyby to ze sobą rozmawiało i właśnie mogło stworzyć jakiś mój obraz, ale po prostu nie mamy do tego jeszcze technologii właśnie, wydaje mi się, która ze sobą rozmawia. Wszystko, nie? W jednym miejscu. No, dokładnie tak jak mówisz i wiesz, i teraz pomyśl o tym, że jakiś tego lekarza i on ci interpretuje te wyniki badań, wiesz, to też nie jest taki rocket science, to wszystko da się zalgorytmizować. Szczególnie na takim etapie, o jakim ty mówisz, takich
interpretacji badań krwi, nie? Bo jeżeli, wiesz, tam przyjdziesz z jakimś MRR i będą patrzeć, czy, nie wiem, masz jakieś guza w mózgu i tak dalej, to już jakby trochę, też są algorytmy, które to robią dzisiaj, nie? Jakby rozpoznawalność. No ale to już jakby wymaga duża odpowiedzialność, wiesz, wymaga jakiegoś tam czynnika ludzkiego, żeby chociaż lekarz to zatwierdził, co ten algorytm zrobi. A na takich rzeczach jak właśnie badanie poziomu, wiesz, ferytyny czy żelaza we krwi, to nie jest rocket science, można to zalgorytmizować, tylko ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność i to jest kolejny problem na tak wyregulowanym rynku, jakim jest, wiesz, health tech czy fintech, tak samo się mierzy z tymi samymi problemami, że ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność, więc... No. Myślę, że powiedziałeś ważne hasło, klucz, czyli właśnie wyregulowany rynek. Dane medyczne są bardzo prywatne, bardzo wrażliwe i powiedziałaś parę minut temu, że oczywiście ubezpieczyciele, firmy ubezpieczeniowe by się dały pozabijać o te dane, ale oczywiście. I pewnie i nawet nasze banki, które nas obsługują, by chciały wiedzieć, czy my jeszcze pożyjemy długo, czy nasze fundusze inwestycyjne, etc. Ale mi się wydaje, że słusznie, one są chronione. I w Europie są chronione bardzo, chyba w Stanach Zjednoczonych to tak troszeczkę luźniej podchodzą do tej ochrony danych. Ale wciąż one są, myślę, że nie przypadkiem zdefragmentaryzowane. To znaczy nie ma tego, nie przypadkiem nie ma tego portfela takiego, używam słowa portfel wirtualny, tak? Tak jak mamy do niego przypis nasze karty, tak samo moglibyśmy mieć przypisane nasze wyniki. No właśnie, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Ja uważam, że to powinno być wszystko scentralizowane, bo to jest też ogromny błąd i na tym tracimy wszyscy, no bo wiesz, jeżeli twój lekarz ogólny, kimkolwiek dzisiaj jest, on nie wie, że ty robisz badania krwi gdzieś, powiedzmy, prywatnie, nie wie, że miałeś jakiś tam zabieg 5 lat temu i tak dalej, to wszystko jest połączone, to też nie ma możliwości wychwycić na przykład pierwszych symptomów jakichś chorób. Więc to jest wszystko na naszą szkodę. Natomiast oczywiście ważne jest to, gdzie te dane miałyby być, wiesz, przechowywane, kto miałby mieć do nich wgląd i wszystkie te problemy, które się łączą z privacy. Więc ja jestem wielkim zwolennikiem tego, że pacjent powinien te swoje dane posiadać. Nie nawet firma, tylko to pacjent powinien. To powinno być wszystko zdecentralizowane na tym etapie, że ja jako pacjent mam wgląd we wszystkie swoje dane od narodzenia, wszystkich jednostek, które gdzieś tam coś, wiesz, przypisywały mi jakieś leki, czy wykonywały jakieś zabiegi. Natomiast to ja powinnam podejmować decyzję, komu je udostępniam. Jeżeli ja dzisiaj chcę się podzielić nimi z mBankiem, bo dadzą mi, I don't know, dużą zniżkę na kredyt, no to może warto, ale to ja muszę podjąć tę decyzję, nie? Ja nie chcę, żeby ktoś te moje dane sprzedawał, wiesz, za moimi plecami. To brzmi trochę, to co mówisz, brzmi trochę, wyczuwam w tym trochę takiej ideologii, nazwijmy to decentralizacyjno-blockchainowej, że to ja mam władzę nad swoimi danymi. To się chyba jednak nie przyjęło, przyznaj, że Big Techy bardzo nie lubią, żebym ja, Krzysztof Wojewodzic, miał dostęp do tego, jakie ciasteczka zbieram, jakie w ogóle są dane o mnie. Dużo lepiej firma Meta czy firma Google czuje się, że ona ma te dane o mnie. I po co ale się nie mamy nawet zmienia. Mówić, co zbiera. Tak, ale zobacz, to się zmienia po tych wszystkich aferach z Cambridge Analytics i tak dalej. To się wszystko zmienia, ludzie są dzisiaj bardziej świadomi. I zobacz, ja to trochę porównuję do tego, co się działo parę lat temu, gdzie duże firmy się strasznie broniły rękoma i nogami przed przeniesieniem się na clouda. Nie? Trochę tak było. Nikt nie chciał, się bali, cloud taki, wiesz... niepewny, a co jeżeli coś tam. Teraz ten trend jest znowu odwrotny, bo oni jakby te koszta rosną tak mocno, że firmy znowu zaczynają insights wszystko wprowadzać. Natomiast chodzi mi o to, że to jest pewien proces transformacji, który najpierw zachodzi w ludzkich umysłach, żeby do tego dopuścić. I fajne jest to, że na przykład w Wielkiej Brytanii pojawiła się już ustawa, w której ty tak naprawdę, i tu jakby poza blockchainem, ja nie chcę używać słowa blockchain, bo to jest zawsze kontrowersja dla wielu osób i ja tutaj rozumiem też dlaczego. Natomiast w Wielkiej Brytanii była ustawa, która mówi o dwóch rzeczach. Przede wszystkim o tym, że ty jako pacjent możesz mieć te dane i możesz je usuwać, przenosić i musisz mieć do nich wgląd i jakby każda jedna placówka zdrowotna musi ci je udostępnić, to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, która jakby mówi o rozproszonych systemach, Wielka Brytania też zakazała już swoim placówkom i wszystkim NHS Trust
korzystania z oprogramowania czy zlecania oprogramowania, jeżeli jest ono zamknięte. To znaczy, że wiesz, kiedyś było tak, że to były fajne kontrakty, nie? Przychodził sobie na przykład Software House i robił jakiś tam portal czy no cokolwiek, jakąś usługę informatyczną dla jednostki typu NHS Trust i to był kontrakt dożywotni, nie? Bo jakby, bo kod był zawsze, wiesz, po twojej stronie, jako właściciela Software House'u i jakby maintenance i wszystkie inne procesy, że tak powiem, to był taki dożywotni kontrakt, passive income, że tak powiem. Teraz NHS powiedział stop, nie robimy już tego, ponieważ to właśnie powoduje, że nie możemy integrować tych systemów, nie możemy wyciągać wniosków, nie możemy analizować danych, nie robimy researchu. Więc po prostu to poblokował i teraz to wszystko musi być otwarte i przede wszystkim kod i IP musi leżeć po stronie zamawiającego. Co jest dobre i złe. Dobre dla nich, złe dla przedsiębiorców, tak? Jak my. To jest dobre społecznie i wydaje mi się, że software house'y, agencje software'owe muszą się do tego dostosować. Ja ogólnie jestem wielkim fanem trendu właśnie rozwiązań headlessowych, komunikujących się po API, różnych mikroserwisowych integracji. My głównie jako Escola to robimy, bo no jednak te wielkie firmy technologiczne, które mają kilkadziesiąt lat, nawet w Polsce mające 20 plus, a właśnie często żyją z tego, że założyły jakieś vendor lockupy na różne rozwiązania. No najlepszym przykładem jest chyba to co w ZUS-ie mieliśmy między Asseco a Komarchem. No i no, okazało się, że Komarch nie był w stanie tego przejąć, bo aż tak mocno się Asseco tam obudowało. Byłem powiedzmy no, półbezpośrednim świadkiem tej zmiany, do której nie doszło. No i właśnie, czy to jest dobre dla albo dla instytucji, czy to jest dobre dla podatników, czy to jest dobre dla rozwoju technologii? No nie, to jest krótkoterminowe dobre do tego, kto ten vendor lockup, kto tego Nelsona technologicznego założył, więc absolutnie uważam, że cieszę się, że szczególnie sektor GovTech, czy KelfTech, który jest jednak taki dosyć tak, wolniej przyjmuje pewne zmiany technologiczne, zaczyna to widzieć, że no po prostu został parę razy oszukany. Ale nie oszukany, ale wykorzystany. Tak, tak, że zapłacił za dużo i co więcej nic nie może tego udoskonalać, że trudno jest to udoskonalać. I ja z przykrością odbieram takie telefony, gdzie ktoś dzwoni do mnie i tydzień temu miałem taki telefon. No słuchaj, musimy poprawić tą aplikację, bardzo dzisiaj byśmy ją zmienić, no ale tam jest tak zasadzony ten dostawca i taki system nam zabudował, który z niczym nie rozmawia i w sumie jest, każdy boi się tego dotknąć, że to się rozpadnie, więc albo musimy zbudować to właśnie w architekturze mikroserwisów, jakiegoś takiego właśnie takiej digital transition, takiej cyfrowej transformacji, albo nic z tego nie będzie. No i ja mówię, kurczę, no chcę pomóc, no ale wiem, że wasz budżet nie pozwoli na zbudowanie tego na nowo, więc to, co zazwyczaj staramy się jako Escola robić, to po kawałeczku wybieramy i budujemy te mikroserwisy, zaczynając od najważniejszych rzeczy, aż powstaną te integracje. Ja w to wierzę, jak chyba mało kto w tym kraju, że mikroserwisy, API i otwarta, transparentna komunikacja nas technologicznie uratuje jako branżę. Uratuje. No ale to jest super, że ty mówisz. Wiesz co? Ja często czytam taki przykład też a propos braku integracji systemów. 5 lat temu miałam mały zabieg w jednym z londyńskich szpitali, który notabene był dosłownie naprzeciwko mojej kliniki, mojego GP, nie? Czyli mojej przychodni, tak ci po polsku mówi. Dosłownie ulicę po drugiej stronie. I wiesz, ja miałam ten zabieg i po tym zabiegu przychodzi lekarz i wręcza mi dwie koperty. Nie? I ja tak patrzę do niego i mi daje te dwie koperty i się pytam go, co to, nie? Mówię, to jest takie trochę dziwne, że wiesz, lekarz wręcza mi koperty. Mówię, słyszałam, że to działa inaczej, ale whatever. Pytam się go, co jest w tych kopertach i on mówi, no tutaj mamy pełną rozpiskę zabiegu, co zostało wykonane, żebyś wiedziała i no wszystkie szczegóły odnośnie, tak? Czyli taka twoja karta, powiedzmy, wydrukowana na one pagerze. I ja mówię, dobrze, dlaczego dwie? A mówię, jedna jest dla ciebie, jako pacjenta, a druga jest dla twojego GP. I ja tak patrzę na niego, mówię, ale ty chcesz, żebym ja poszła z tą kopertą i zaniosła to do mojego GP. Ja jakby naprzeciwko mam klinikę i ty chcesz mi powiedzieć, że w XXI wieku nie ma żadnej integracji i pacjent wychodzi z kopertą, w której ma list do swojego GP, tak?
No nie ma, a słuchaj, Ewa, nie dostała, no ty długo już nie mieszkasz w Polsce, ale płyty CD z dokumentacją medyczną to nadal jest całkiem dobry standard przekazywania komunikacji. Nie wiem, co z nią zrobić, z tą płytą CD, więc zawsze proszę, żeby na maila albo zrobić zdjęcie, przynajmniej telefonem. Okej, okay. Żebyśmy to sobie nie zaczęli bajdurzyć, tylko chciałbym jeszcze, żebyś podsumowała właśnie te dwa słowa na temat tego, czym będzie Hashiona w przyszłości. Wspomnieliśmy dużo o właśnie AI, o tym jednym portfelu, takim jednym pierścieniu, który będzie spał. Jakbyś mogła jeszcze na zakończenie powiedzieć, jak ty widzisz Hashionę za 5 lat? Za parę lat. Za pięć. A to jest dobry horyzont, za 5. Dobra. Więc wiesz co, widzę na pewno jako taki digital hub, który będzie rozwiązywał problemy pacjentów i personalizował wszystkie aspekty życia dla pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, czyli nie tylko jeżeli chodzi o pacjentów z Hashimoto, niedożywnością tarczycy, ale również wszystkimi innymi i pewnie będziemy zaczynać od insulinooporności i PCOS, bo są takie bliskie kobiece problemy. Bardzo często występują wspólnie z Hashimoto. Natomiast to, o czym też ja mówię głośno często, to jest to, że moja wizja na Hashimoto jest taka, że ja bym chciała też prowadzić instytut badawczy, który by prowadził stale badania w różnych aspektach chorób autoimmunologicznych, bo dzisiaj się tego po prostu nie robi i robi się, znaczy nie robi się tego na dużą skalę, nie ma to budżetów, a jak są, to wszystkie najlepsze zespoły badawcze na całym świecie pracują tylko i wyłącznie nad cukrzycą. Mnie to doprowadza do frustracji, bo jest kilkadziesiąt chorób autoimmunologicznych, które nikt się nie przegląda, a ci pacjenci też cierpią i wiesz, to trzeba to zaadresować. Więc ja widzę Hashionę z jednej strony jako digital hub, który będzie pomagał głęboka personalizacja każdego twojego aspektu życia i wszystko w jednym miejscu, z drugiej strony najlepsze zespoły badawcze, które potem starają się rozwiązać pewnego rodzaju problemy, które się wiążą z tymi chorobami. Taką piękna, mam szaloną piękna, wizję. Piękna rozmowa z Ewą Galant o przyszłości, o health techu, o tym, jak AI może zmieniać nasze dane medyczne, no i o tym, że to my, jako pacjenci, jako klienci, powinniśmy mieć władzę nad naszymi danymi. Dzięki ci, Ewa. Dzięki, Krzysiek. Bardzo było mi miło. Do usłyszenia. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Technologia, medycyna to medtech. Medtech potrafi budować, medtech potrafi zmieniać i medtech potrafi pomagać innym ludziom. Do podcastu zapraszamy najlepszych. Zdobywamy ich wiedzę. Nagrywamy to wszystko i wypuszczamy w postaci audio, wideo, bloga, nawet shortsów. Tylko dlatego, abyś mógł się zainspirować do zmiany, do czegoś nowego, do rozwoju. Jeśli zainspirowałeś się, zainspirowałaś się tym podcastem, prosimy, podziel się nim z innymi. Udostępnij link do podcastu na Facebooku, LinkedInie, Twitterze, opowiedz o nim swoim znajomym. To jest 153. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Ewę Galant, CEO Hashiona. Rozmawialiśmy o rozwoju medtechu, startupach i budowaniu czegoś nowego. Do usłyszenia!